Proszę. Witam Państwa na konferencji swojej 10. biegu Koguta. Jest już to nasz 10. bieg jubileuszowy. Tym roku naprawdę dołożyliśmy wszelkich starań, aż obłędy z zeszłych lat zostały zlikwidowane i że ta edycja stała się naprawdę wyjątkowa. W końcu już 10 lat biegamy po ulicach naszego miasta. Pierwsza edycja wyglądała, że biegaliśmy po lesie, później częściowo po ulicach, później po obrzeżach miasta, aż w końcu 3 lata temu udało nam się wejść na ulicę naszego miasta, gdzie ostatni etap odbywa się na Oławskim Rynku. Chciałem też Państwu przedstawić naszych gości, którzy dzisiaj są razem z nami. Może zaczniemy od mojej prawej strony. Przedstawiam Pana Pirgała, naczelnika biegówki Oławskiej. Bardzo witamy. Witamy także Straż Miejską, która co roku nam pomaga. Przedstawiciela Jakuba Maćka, Mujano. Przedstawiciela firmy SRA, a dokładnie już SCT, bo zmienia się nazwa. Tak jest. Pana naczelnika Wydziału Promocji Miasta. Pana pańskiego reprezentanta Ołowskiego Centrum Kultury Fizycznej. I Pana Piaskiewicza z naszych wodociągów miejskich. I tak naprawdę ten zespół tworzy taki mocny trzon naszej imprezy 10. biegu Koguta. W tym roku, co jest nowego? Tak naprawdę pierwszy raz udało nam się nawiązać współpracę z Towarzystwem Prawników Polskich i dzięki temu będą trzy nowe kategorie: prawników, radców prawnych i pracowników sądowych. Więc pierwszy raz w naszym mieście odbędą się tak naprawdę Mistrzostwa Polski. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników sądu, a także prawników, a jak wiadomo, że Oława dość dużo takich osób posiada, ale też warto powiedzieć, że osoby z całej Polski przyjeżdżają, bo ten komunikat poszedł do wszystkich okręgów, do 16 województw, że akurat w Oławie po raz pierwszy takie mistrzostwa się odbywają na dystansie 10 km. Także po raz pierwszy przy 10. edycji Koguta mamy 10 nagród specjalnych, 10 zegarków profesjonalnych do widania firmy Polar. Także od firmy SA będzie dodatkowo 10 specjalnych nagród rzeczowych, więc wśród wszystkich uczestników będzie 20 nagród do wylosowania, a 21 nagroda to będzie karka od firmy Electrolux. Aktualnie na liście startowej mamy jeszcze miesiąc do biegu, jest 900 osób, prawie 500 opłaciło, więc mamy nadzieję, że rekord frekwencji w tym roku naprawdę uda się pobić. Przypominam, że już przez 3 edycje w biegu brało udział niecałe 1000 osób, ukończyło nasz bieg. A mamy nadzieję, że w tym roku ukończy minimum te 1001 osób. I tak naprawdę w tej chwili chciałbym, aby nasi reprezentanci poszczególnych tutaj instytucji nie zabrali swój głos. Może zacznę od naszego głównego sponsora, firmy SA, a aktualnie SIT, Oli Karpińskiej. Proszę o dwa słowa. Tak, cieszymy się, że po raz kolejny wspieramy organizację biegu Koguta, a tym bardziej, że jest to jubileuszowa edycja. W tym roku, jak tak Mateusz wspominał, my też idziemy na rekord. Nasi pracownicy już od 5 lat tworzą drużynę SCA, w tym roku drużynę SCT. I w tym roku chcielibyśmy wystawić, powiedzmy, więcej niż 50 osób i wszystko na to wskazuje, że tak się uda, ponieważ już zapisanych jest 50 osób na liście z klubu SCT. To, co jeszcze w tym roku specjalnego zrobiliśmy, to że będzie brama SCT na start i na mecie. W ubiegłych latach była to tylko brama na start. Dodatkowo, aby utrwalić te wesołe, sportowe chwile, zasponsorujemy dla wszystkich uczestników biegu i też osób, które będą kibicowały, fotobudkę, która będzie dostępna na rynku w czasie biegu oraz później na stadionie już po biegu, oczywiście nieodpłatnie. To już, o czym Mateusz wspominał, to też postanowiliśmy zasponsorować część nagród do konkursu, który będzie finalizowany już po biegu Koguta. Są to karty przedpłacowe, 10 kart o wartości 300 zł każda. I już nie jest to prawda, to nowość, ponieważ w ubiegłym roku też zaproponowaliśmy taką formę promocji, natomiast w tym roku również powstał już film reklamowy. Jest to taki 30-sekundowy spot, który będzie wyświetlany, już jest w zasadzie na YouTubie, będzie również wyświetlany w Oławskim Centrum Kultury. No dodatkowo mimo tutaj smaczkiem jest to, że występuje w nim nasza koleżanka z firmy SCT. Mam nadzieję, że oczywiście wszystko się świetnie uda i frekwencja i kibice dopiszą. Zapraszam. Dziękuję. Także głównym naszym partnerem, a tak naprawdę okiem zadaniem, jest Urząd Miejski w Oławie i tutaj pan Andrzej Pawłowski reprezentuje Urząd Miejski. Proszę o dwa słowa.
naturalny sposób Urząd Miejski już jak w latach poprzednich wspiera tą imprezę. Jest to największa impreza sportowa w powiecie łaskim, także już jest tradycją, że wspieramy tę imprezę, wspieramy ją organizacyjnie, naturalnie też w sposób finansowy. Naszym głównym jakby tutaj partnerem jest OCKF. Z naszej strony są to materiały promocyjne, które będą jakby przekazane każdemu uczestnikowi. Jest to nagłośnienie, które zapewniamy na mecie i na starcie, jak również potem przy rozdaniu nagród na stadionie. Będą też nasze namioty promocyjne. Jesteśmy jakby tutaj głównym jakby partnerem organizacyjnym biegu Koguta. Bardzo Wam dziękuję. Przy okazji o Łaskie Centrum Kultury Fizycznej, tutaj Pan Pawiński reprezentuje, proszę też także o dwa słowa. W sumie do pierwszego biegu Koguta współpracujemy razem z Mateuszem przy organizacji tego biegu. Poczynię jeszcze nie tylko z Mateuszem. W sumie w tym roku jest to 10. bieg, stąd też podzieliliśmy się na przestrzeni tego okresu rolami. Zabezpieczamy sprawy dokumentacyjne. Jesteśmy w chwili obecnej, mamy wszelkie już uzyskane pozwolenia na realizację tego biegu. Częściowo finansujemy również ten bieg. Sądzę, że się udają za każdego roku i będzie bardzo dobrze. Dziękuję. Także nie musimy zapomnieć o naszych służbach bez przekazstwa, bez których by nasz bieg się nie odbył. Tak naprawdę trzy instytucje nam pomogą zabezpieczyć bieg Koguta. Oczywiście jest to policja, Straż Miejska, ale także Straż Gminna. Bardzo dziękujemy za pomoc. Nie wiem, czy panowie dwa słowa o zabezpieczeniu trasy i bardzo dziękujemy, że jak co roku możemy na Państwa liczyć. Podobnie też kwestia wygrała policja w Ławie. No, w zadaniach lat ubiegłych nasi policjanci w tym roku wezmą udział w zabezpieczeniu biegu Koguta. Miło nas z tego powodu. Liczę oczywiście, jak zawsze, na dobrą właśnie współpracę zarówno ze Strażą Miejską, ze Strażą Gminną, z służbami organizatora w zabezpieczeniu tego biegu. Oczywiście przy okazji może apeluję do kierowców przemieszczających się przez Oławę również o wyrozumiałość, bo na pewno mogą się spotkać z pewnymi utrudnieniami w ruchu, ale myślę, że takich to powrotach poprzednich, takich to roku większych problemów raczej nie napotkają. Dziękuję. Piotr Kawerski w Straży Miejskiej w Oławie, jak co roku będziemy dbali o bezpieczeństwo uczestników biegu, także mamy to przerobione już wielokrotnie. Myślę, że będzie bezpiecznie, a poprzednik wszystko powiedział, co do tego jedzenia. Dziękuję. Dziękuję. Chciałbym też, że naszymi partnerami jest Dajmy Jakuba, tu dzisiaj właśnie się spotkamy, także co od samego początku są razem z nami nas wspierający, a Maciek jest naszym reprezentantem, więc bardzo dziękujemy za wsparcie. I także nasze wodociągiem jest klienty, Pan Jaskiewicz, jak co roku także wspomagają naszą imprezę, nie tylko ze względu na zabezpieczenie w postaci wody na punktach z wodą, są takie trzy punkty na naszej trasie, ale także jak co roku w trasie potrzeby są wystawiane kurtyny wodne, ale także automaty z wodą już także na mecie, więc bardzo dziękujemy za pomoc i jak co roku nie tylko względem wody, ale także logistycznym bardzo Państwo nam pomagacie w transporcie większych gatunków. Staramy się to bardziej, także miło. Więc bardzo dziękuję. Jeszcze ode mnie jest taki komentarz na koniec ogólny. Jeszcze raz, są do zapisów 3 tygodnie pozostały przez internet. Przez internet może się zgłaszać na stronie zmierzymyczas.pl. Zapisy trwają do 27 sierpnia, potem terminie będzie można się zapisać w biurze zdrowiów, ale opłata wzrasta 20 zł. Opłata przez internet wynosi 30, w dniu imprezy wynosi 50. Dlaczego jest taka różnica? Bardzo prosta sprawa. Musimy zamówić odpowiednią liczbę posiłku dla każdego biegacza, gdyż później i tak bierzemy lekką górkę, aby każdy biegacz na mecie otrzymał posiłek. Posiłek jest naprawdę bardzo ważny, bo jednak dystans 10 km jest to spory kawałek do pokonania. Więc prosimy o wyrozumiałość i jeżeli ktoś planuje start biegu Koguta, proszę się zapisać, opłacić szybciej, dlatego też będziemy wiedzieć, ile osób dokładnie wystartuje. Dodatkowo, na trasie biegów są 3 punkty z wodą, na 2,5 km, na 5 km, a także na 7,5, więc są 3 punkty nawodnienia, także w razie potrzeby ustawimy dodatkowe kurtyny wodne właśnie tutaj z wikiem. Nie wiadomo, jaka będzie pogoda się bardzo
aktualnie zmienia. Czasem jest burza, deszcz, czasem bardzo wysokie słońce i temperatura. Więc naprawdę będziemy przygotowani na każdą ewentualność. Na trasie będą krążyły 3 karetki medyczne, a na mecie będzie zespół ratowników medycznych stacjonarnych, który w razie potrzeby zawsze udzieli pierwszej pomocy. W ramach tego wpisowego, o którym już wspominałem, każdy uczestnik biegu na mecie otrzyma izotonik, napój izotoniczny, aby oraz utrzymać swoje płyny. Pamiątkowy medal, a później jak się uda na stadion miejski, gdzie będzie całe zaplecze sanitarne i także będzie posiłek do otrzymania, oczywiście już w ramach wpisowego. Będzie to spaghetti i do spaghetti będzie napój. Jeszcze raz bardzo proszę, aby osoby, które chcą wziąć udział, zapisały się wcześniej, naprawdę ułatwi to nam pracę. I przypominamy, dla mieszkańców naszego powiatu i okolicy, biuro zawodu będzie już czynne 2 września od godziny 16 do godziny 20 na stadionie miejskim w Oławie w hali sportowej. Więc jeżeli ktoś ma ochotę szybciej przyjść po pakiet startowy, a także numer, a w numerze będzie chip elektroniczny, warto to zrobić prędzej, dlatego że później w niedzielę nie trzeba będzie stać w kolejkach, a będzie może już tylko przyjść na sam start biegu. Przypominam, start biegu jest na Oławskim rynku, meta tak samo. Start się rozpoczyna o godzinie 11. Każdy uczestnik ma do dyspozycji 2 godziny, aby kończyć nasz bieg. O godzinie 13.30 na stadionie miejskim w Oławie na płycie głównej będzie odbywała się dekoracja. Wtedy będziemy nagradzać najlepszych uczestników naszego biegu, także w klasyfikacji Open, w kategoriach wiekowych 10 lat, także w kategorii klubowej. Przypominam, kategoria klubowa polega na tym, że musi uczestniczyć w niej 5 osób pod tą samą nazwą. Jak się zgłoszą przez internet bądź w biurze zawodów, nazwa musi być identyczna, więc każdy przecinek, kropka, odstęp się wlicza. Ale żeby 5 osób było w klasyfikacji klubowej ujętych, musi być jedna osoba z płci przeciwnej. Czyli załóżmy 4 panów i 1 pani, bądź 4 panie i 1 mężczyzna. Więc to jest taki nasz wymóg, żeby te składy były przynajmniej na tyle pomieszane. Jest tak, że to też będą mieszkańców. Jeszcze będziemy podawać w mediach społecznościowych i także w naszych oławskich mediach prośbę o nieparkowanie już 2 czerwca na oławskim rynku. Dlatego, że września, dlatego, że jeżeli ktoś tego nie zrobi, 3 września będziemy te auta odholować. Znaki odpowiednie już będą stały dużo szybciej. Także pójdzie informacja także lokalna. Przez ulotki prosimy 2 września pod wieczór już nie parkować na Oławskim rynku. Bardzo dziękujemy za współpracę. Naprawdę jest to największa impreza sportowa w naszym mieście, więc mamy nadzieję, że mieszkańcy nas zrozumieją i postaramy się jak najszybciej przywrócić drogi do użytku codziennego. Bardzo dziękuję i teraz mam pytania do naszych oławskich reporterów. Czy są jakieś uwagi, spostrzeżenia? Z chęcią odpowiem. Ja mam tylko jedno pytanie dotyczące trasy. Czy jest taka sama jak w zeszłym roku? I troszeczkę kilka słów na trasę. Trasa jest jeszcze taka sama jak w zeszłym roku, dlatego że jak wiemy na Oławskim rynku trwają już prace rewitalizacji stojówki, ale tak, te prace są na tyle jeszcze w stopniu, jakby to powiedzieć, poniżej naszego poziomu użytkowania, czyli to są prace wgłębne, że nie kolejowali dury z naszym biegiem, więc prawdopodobnie następny raz trasa będzie identyczna jak w latach ubiegłych. Przypominam, że profil trasy jest w 100% płaski. Uczestnicy naszej trasy biegną z Wołowskiego rynku w stronę starego cmentarza Trzcinawy Polskiej, później łącznikiem do Trzcinawy Małej, koło fabryki Elektrolux u ulicy 3 Maja wracają w stronę rynku koło firmy SRA i także później wbiegają na Oławski rynek, gdzie mają na sam koniec do obiegnięcia ratusz i jest meta po drugiej stronie ratusza. Więc trasa jest identyczna i w 100% płaskach, więc naprawdę przy dobrej pogodzie to jest idealna trasa, aby życiówki pobić. Więc zapraszamy każdą osobę. Także nie ukrywam, że w naszym biegu nie wszyscy biegną. Także jak ktoś się zmęczy, idzie, dlatego są 2 godziny, a nie godzina, więc spokojnie tę trasę można w ciągu tych 2 godzin pokonać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Widzimy się 3 września na Oławskim rynku.